Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie i będziemy dzisiaj robić wspólnie porządki. Przyszedł czas w końcu na zrobienie porządków takiej segregacji moich koszul oraz marynarek i żakietów, jeżeli starczy nam czasu. Nareszcie w sumie nie ma upałów. Miałam nie narzekać na pogodę, zawsze to powtarzam, ale przy takich wysokich temperaturach nie chce się człowiekowi sprzątać, więc wykorzystuję dzisiejszy dzień, że jeszcze jest tak w miarę, bo zbliżają się znowu upały, w miarę jeśli chodzi o temperaturę oczywiście, i postanowiłam, że dzisiaj jest właśnie ten moment, żeby nagrać dla Was film z porządkami. Jeżeli jesteście, kochani, tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Oczywiście na początek projekt 360, powiesiłam go sobie tutaj, ponieważ już nie dołączałam żadnego dodatkowego wieszaka, żeby sobie tutaj nie robić po prostu bałaganu, bo i tak się zrobił niezły bałagan. Wszystkie koszule wiszą zawsze tutaj, po tej stronie, ale to za chwilę Wam wszystko dokładnie powiem. Najpierw projekt 360, kolejny element. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Nasz projekt 360 odwiesiłam sobie tam w głąb szafy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Moi kochani, niby prosta rzecz, poukładać koszulę, bo była to prosta rzecz, gdy miałam tych koszul mniej i nie miałam tak kolorowych koszul. Ostatnimi czasy chętnie kupuję bardzo takie kolorowe koszule w przeróżne wzory, co widać na załączonym obrazku. Mam na sobie jedną z moich ulubionych w tej chwili koszul, która jest po prostu taka przepiękna. Do tego mam na sobie spodenki mojego projektu, które powstały w tamtym roku, jakoś tak fajnie się w nich czuję w zestawieniu właśnie z tą koszulą, którą tutaj na mnie widzicie. No i tak, czemu prosta sprawa i trudna zarazem poukładanie koszul? Bo właśnie jak miałam ich mniej, to było tak, białe, żółte, kremowe, jakieś takie, wiecie, po kolei, tak jak ułożone są kredki, tak sobie mniej więcej koszulę układałam. Natomiast teraz jak doszły kolory, to ja się po prostu zastanawiam. Na przykład, w przypadku takiej koszuli, czy ją dodać do koszul czarnych, czy zrobić w ogóle taką odrębną jakby grupę koszul kolorowych, czyli takich we wzory, wszystko co się dzieje, czyli taka po prostu indywidualna grupa, dosłownie. Tak można to nazwać. Indywidualna grupa kolorowych koszul, bo gdybym miała gdzieś te wszystkie koszule zaliczać do czegoś, no to na przykład tę, którą mam na sobie, to jaki to kolor? Czy to do fioletowych, czy do pomarańczowych ją zaliczyć, czy nawet do żółtych, nie wiadomo. Więc stwierdziłam, że sobie tak te koszule poukładam właśnie z taką wyodrębnioną grupą na zasadzie powstania kolorów, przeróżnych wzorów i to będzie taka właśnie oddzielna grupa, którą nie wiem, czy ona będzie znajdowała się na środku tego wieszaka, czy po prawej, czy po lewej. Dobra, to tak śmiechem, żartem oczywiście. Marynarek nie zdejmowałam, dlatego że już by mi się tutaj nie zmieściły. Wróciła moja pufa do łask. Poprzestawiałam tak, jak było wszystko, dlatego że stwierdziłam jednak, że zmiany nie zawsze są dobre, więc musiało wszystko wrócić na swoje miejsce, a poza tym pufa mi się dzisiaj przydaje, żeby trzymać te wszystkie koszule, które zdjęłam z tego właśnie wieszaka. Takich wieszaków mam w swojej garderobie 5 na kółkach. Ten jest akurat bez kółek i on jest ogólnie taki stabilny. Nie chciałam Wam tutaj zmieniać jakby wystroju tego mojego, który tutaj jest na co dzień, bo tak zawsze stoją te właśnie wieszaki i one są tak na stałe postawione. Ostatnio je przekręciłam i już było źle. Zrobiła mi się taka kiszka z prawej strony. Zresztą zauważyłyście na filmie, że tak trochę czułam się aż przytłoczona tym wszystkim. I powiem Wam, że moje wieszaki pochodzą z Ikei, te na kółkach, ja je uwielbiam, tylko że tak, gdybym ten wieszak na środek Wam tutaj wystawiła i chciałabym te porządki tak robić, żebyście nie bokiem, a tak wiecie, od frontu wieszać te koszule, to po prostu ten wieszak by skrzypiał strasznie, bo jednak pod ciężarem tych, nie wiem, 80 czy 90 koszul, tak obstawiam, że tyle ich może być, to by były takie cały czas jakieś trzaski dziwne i głupio by to w ogóle wyszło, tak stwierdzam. I jeszcze jedna taka mała informacja, to nie są moje wszystkie koszule, to się zmienia co drugi dzień praktycznie. Za każdym razem, jak jestem w second handzie, to wychodzę z jakąś koszulą. Tak jest przeważnie, dlatego że koszul jest dużo w lumpeksach i są przeróżne. Ja za każdym razem znajduję jakieś takie perełki, które po prostu chętnie przygarniam i sobie robię taką dosłownie kolekcję tych koszul. Te koszule, które dzisiaj Wam pokażę, one nie będą raczej na sprzedaż, może w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy to jest moja taka po prostu kolekcja, którą ja lubię bardzo i
no, z tymi koszulami ciężko mi się rozstać. Marynarek mam teraz tylko tyle, powiedzmy, bo jeszcze gdzieś są jakieś w praniu, to wiecie, to czeka jedna do wyprasowania, to do przeróbki, ale ogólnie marynarek ostatnimi czasy chyba sprzedałam z 20. Za 20 marynarek sprzedałam tak w tygodniu też. One bardzo szybko znikają, bo to były takie perły i zostały tylko te tak naprawdę, bo chętnie sięgam po koszulę. Dobra, już nie przedłużam, bo zrobi się tak, że więcej gadam, a nie pokażę tak naprawdę niczego, bo przegadam cały film. No i dobra, zastanawiam się, od czego zacząć. Zacznę od chyba czarnych koszul i jako pierwsza ta koszula, którą znacie, to jest jeden z moich ulubionych. Ostatnio znowu przypomniałam Wam o niej w filmie porównawczym z marką Versace, więc to jest po prostu moja ukochana koszula. I dobra, wieszamy, prosta sprawa, wieszamy sobie po prostu koszulę. I moi kochani, jeżeli coś mi nie będzie pasowało, bo może tak się zdarzyć, tak jak w przypadku obuwia, że później coś przestawiałam, no to po prostu sobie będziemy przestawiać, przesuwać i cudować tutaj. Druga czarna koszula, którą też uwielbiam i ona też kojarzy mi się z marką Versace, to jest koszula czarna z takim fuksjowym kołnierzem, z fuksjowymi takimi dodatkami, bo również wstawkami właściwie występują one na mankietach, ten różowy odcień występuje. I teraz tak, ona ma złote guziki, jest bardzo elegancka, ja uwielbiam tę koszulę i no wiadomo, ta koszula jest czarna, na razie nie ma tutaj szaleństw, jeszcze do kolorów nie dotarłyśmy, bo dopiero zaczynamy nasz film. Właściwie nasze porządki, bo film to już się zaczął. Kochani, teraz koszula czarna z czerwonym odcieniem dla odmiany. Też jest taka delikatna, zwiewna. No i wiadomo, na razie jest prosta sprawa, bo wszystko czarne po kolei. I zaczęłam od ciemnych koszul, bo teraz jest bardzo ciepło i ja po te czarne koszule teraz w sumie nie sięgam, więc na razie one są tutaj, a myślę, że jak będzie zimno, będzie jesień, no to pewnie będzie taka mieszanka. Przemienię to wszystko. Kolejna czarna koszula to jest coś takiego, ona jest taką koszulą mgiełkową, można powiedzieć, jest bardzo taka elegancka, pomimo że wszystko pod nią widać, dosłownie, ale trzeba odpowiednią bieliznę ubrać i wtedy naprawdę ona wygląda bardzo fajnie. I taka zwykła czarna koszula, tak jak mówiłam kiedyś w holach lumpeksowych, powtarzałam, że mam dużo na przykład czarnych, zielonych koszul, ale każda jest inna, to nie jest to samo, więc mimo że wszystkie są czarne, te, które Wam teraz pokazałam, ale każda jest inna. Ta jest bardzo taka prosta, elegancka i ta koszula no niestety u mnie służy do ubierania jej na pogrzeby, na tego typu no, uroczystości. Czasem z jakimiś małymi wyjątkami. I teraz mam taką koszulę. Właściwie ja to zaliczyłam do koszul. To jest teoretycznie bluzka, ale gdzieś ona tutaj się znajduje. Ponieważ nie mam jakby takiego działu na wieszakach ani w szafie konkretnie z bluzkami. Jeśli mam bluzki, to one są poskładane. Jeżeli jakaś wymaga powieszenia, to zaliczam ją przeważnie do koszul. Ona jest co prawda tutaj zapinana tylko na taki krótki zamek. No to jest bluzka, bluzko-koszula, tak powiedzmy. Też bardzo, bardzo ją lubię. Niedawno Wam ją pokazywałam. Chyba nawet... kiedy ja ją pokazałam? Ostatnio jakoś, tak. I ona mi się kojarzy z marką... ta kojarzy mi się z marką Dolce & Gabbana. I jeszcze, kochani, tak jak mówiłam, to nie są moje wszystkie koszule, bo gdzieś 7 koszul czeka na to, aby pokazać Wam je w najbliższych holach lumpeksowych. Dobra, tę jeszcze możemy zaliczyć do czarnych, bo jakby widać tutaj ten czarny rękaw, a nie cały wzór, który jest tutaj na przedzie. No i teraz zaczynają się koszule we wzory. Dosłownie. I też można zrobić coś takiego, że od ciemniejszych poprzez właśnie jaśniejsze odcienie, czyli tu jest kolejna zabawa z układaniem koszul, ale jeżeli chcemy mieć porządek i taką przejrzystość, wiecie, to daje przejrzystość po prostu, że człowiek wtedy widzi, co ma. Naprawdę, jak jest tak wszystko pomieszane, marynarki są w tej chwili pomieszane i mi się już to nie podoba. Więc teraz taka koszula w kwiaty, też ją ostatnio pokazywałam i ona może zaczynać te nasze koszule we wzory, ponieważ gdzieś tutaj jest ona czarna, ale idzie w jakieś takie już kolory. I niech tak zostanie. Teraz taka koszula, uwielbiam, vintage. I to jest koszula po prostu petarda. Uwielbiam z nią taką stylizację, z moimi takimi pasiastymi bajkerami. Dość taka kontrowersyjna jest ta stylizacja, ale bardzo mi się podoba. Ona z tyłu jest taka czarna, więc tutaj tak jakby ona też pasuje do tej kolorystyki. Jakby tych koszul teraz ze sobą nie ściskam, bo będą pewnie one się przesuwały. Jeszcze będę tutaj milion rzeczy zmieniała. I teraz zaczynam taki kolor w ogóle i pewnie muszę zrobić taką przerwę w tych koszulach. To jest coś takiego, ostatnio też Wam to pokazywałam, tę koszulę.
teraz taka, z krótkim rękawem, przepiękny wzór, bardzo fajna. Zresztą wszystkie te koszule, które tutaj mam, no to po prostu mi się wszystkie podobają, słuchajcie, no tak już jest. Teraz coś takiego, to jest koszula, wystąpiłam w niej kiedyś w holu lumpeksowym, miałam taką szaloną stylizację, bardzo Wam się ta stylizacja spodobała i powiem Wam, że ta koszula pofarbowała mi, już wtedy była pofarbowana, jak ja ją Wam pokazywałam. Ja jej właściwie nie ratowałam, bo jak gdzieś, jak rozpuszczę włosy, to tego nie widać, ale ogólnie ona jest taką koszulą, no, która po prostu nie nadaje się, żeby przekazać ją dalej, bo jakby ja te przebarwienia jestem w stanie zamknąć oczy i o tym nie myśleć, ale komuś wstydziłabym się naprawdę czegoś takiego wysłać przez te przebarwienia, a ona jest naprawdę rewelacyjna i jest taka dłuższa, jako taka właśnie sukienka na lato, trochę może tak, można ją tak potraktować. Na razie ją wieszam tutaj, a nie wiem, co będzie dalej. I teraz tak, widzę tutaj pomarańcze, widzę tutaj zielone kolory, nie wiem w co ręce włożyć, bo tych koszul jest bardzo dużo. Ta paskowa, już nie będę omawiała, ostatnio pokazywałam. No i dobra, ona tak jakby tutaj pasuje póki co. Jedna z moich ulubionych, zielona we wzorki, cudowna, bardzo fajną stylizację z tą koszulą udało mi się stworzyć, właśnie taką z dodatkową spódnicą w panterkę i w ogóle wyszła taka super ekstra stylizacja i ta koszula teraz mi się tylko z tą spódnicą kojarzy i w ogóle z tamtą stylizacją, którą zrobiłam. Przejdźmy w zielone kolory, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. I teraz będzie grupa takich zielonych koszul i tak jak mówiłam, mam zielone koszule, ale każda jest inna. Ta na przykład jest, przypomina mi wisienki, to już też wspominałam, więc to są takie, powiedzmy, na zasadzie takie nieszalone koszule, więc ja ich tutaj nie będę układała, wieszała do tych takich mega kolorowych, tylko one są w miarę stonowane, więc traktuję je jako kolor po prostu zielony. To jest jedna z moich ulubionych. Ta koszula, jak się ją ubierze, to robi taką super ekstra stylizację. Ogólnie też tak bardzo się ładnie prezentuje, jak ją tak w ten sposób pokazuje, natomiast na mnie, nie na mnie, w ogóle na osobie ogólnie, jak się ubierze, wygląda naprawdę rewelacyjnie. I tu już mi powstały takie odcienie, ja już widzę, że ta mi nie pasuje, tu tylko tu, bo ta jest ciemniejsza. To już wiecie, takie mam coś. Teraz taka koszula, tak, wszystkie guziki są, to jest vintage, to jest taka zielono-niebieska, bym powiedziała, na pograniczu, ale bardziej zielona, więc ona jak najbardziej tutaj też będzie się znajdować. I teraz tak, w paski jedwabna koszula, którą ostatnio kupiłam, no i ona musi iść do jakichś takich już niebieskawych odcieni, powiedzmy tutaj. Bo tak sobie wymyśliłam, że tak będzie. Teraz niebieska taka, którą ostatnio pokazywałam, też bardzo lubię, przepiękny turkusowy kolor i ona będzie tu tuż za zielonymi, bo gdzieś ładnie tu się połączy. I kobaltowa, czyli w ogóle coś takiego mocniejszego. No i znowu się narobiło takich wzorów, że nie mam pojęcia. Dobra, weźmiemy taką koszulę, też bardzo ładna, taka koszula vintage, dużo wzorów przeróżnych i teraz tak, ani ją do brązowej teoretycznie zaliczyć, ani do zielonej, więc stąd ta nowo powstała grupa koszul we wzory. I ona tutaj będzie fajnie wyglądała, bo jakby z tą się polubi, bo tamta też ma takie wzory jakby trochę brązowe. Nie wiem, czy iść w czerwienie od razu, czy też co tu będzie pasowało, po kobalcie, co by super wyglądało. Weźmy sobie kolor, tak jak idzie po kolei tutaj, czerwony. I teraz tak, taka czerwona koszula z ładnym kołnierzem i w mojej suszarni mam dwie czerwone jeszcze koszule, które tutaj dołączą do tych, ale dobra, na dzień dzisiejszy ta jedna będzie chyba tutaj, więcej nie mam chyba czerwonych koszul. Już będą we wzorki. Teraz fuksjowe koszule. Jedwabna fuksjowa koszula, o którą pytałyście. Tak, z chęcią bym ją przekazała dalej, natomiast ona jest pobrudzona atramentem. I tego nie da się wywabić w żaden sposób. Ja to próbowałam zrobić. I ja mam zamiar zrobić z niej taki projekt specjalny, czyli wykorzystać te atramentowe plamy, które już tutaj są. Nie ratować jej po prostu w inny sposób, czyli pozbywania, próbować pozbyć się tych plam, dlatego że to nie wyszło. Ale ona jest ogólnie przepiękna, ta koszula. Kolejna to jest vintage, taka koszula też właśnie fuksjowa, która ma bardzo ciekawe rękawy, ale która nie chce się ładnie tutaj zaprezentować, bo ona ma duże poduchy i z tego wieszaka po prostu spada. To jest dość elegancka koszula, którą sobie tutaj wiążemy, bardzo ją lubię. Kochani, i to teoretycznie, co Wam teraz pokazuję, to też jest taka bluzka, ale ja ją zaliczam do koszul z krótkim rękawem. Taka po prostu kategoria, na zasadzie takiej, że ona będzie wisiała z tymi fuksjowymi koszulami, natomiast traktuję ją jako taką koszulę, a nie bluzkę.
Kolejna moja, jedna z moich ulubionych koszul, to jest po prostu petarda, ja ją uwielbiam. Po tę koszulę bardzo chętnie sięgam, ja o niej zawsze pamiętam, o niej nigdy nie zapomnę dosłownie. I teraz już ona pójdzie do tych koszul takich we wzory. Na razie gdzieś tutaj powiedzmy ona się odnajdzie, o tu, ale później zobaczymy. Ta koszula z krótkim rękawem, szkoda mi jej było, bo już miejsca zabrakło w szafie, żeby ona była złożona. Ona jest wystawiona na Vinted na sprzedaż. Ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Wystarczy sobie ją fajnie wystylizować i z nią można zrobić super fajne stylizacje. To jest taka mgiełka. Ja ją na razie sobie tutaj powiesiłam i ona będzie tutaj z tymi wzorkowymi. Kolejna przepiękna koszula to jest taka też w takie wzory i fajne ma rękawy, fajna opcja tutaj występuje na tych rękawach, takie wiązanie i to jest bardzo ciekawe w przypadku tej koszuli. No i nie wiem, czy dobrze będzie, ale jakoś będzie. Teraz coś takiego, to też taki w sumie taka bluzka powiedzmy, ale no gdzieś zaliczam to do koszul i tak już po prostu zostało. I teraz może gdzieś tutaj, tak jakby z tymi zielonymi. No i kochani, ukochana koszula, czyli taka powiedzmy a la Dolce & Gabbana się śmieje, ale to jest naprawdę jedna z moich ukochanych koszul. No i to rzeczywiście będzie znajdowało się we wzorach tutaj, w tych zielonych koszulach. Taka w kwiaty też jest przepiękna, ta koszula, bardzo ją lubię. No i ona też do koszul we wzory będzie się zaliczała. No i taka zielona w kropki, to też jest koszula we wzory, czyli też musi być z kolorami tutaj zielonymi. O, i zagubiła się taka koszula w kolorze takim limonkowym. I teraz tak, ona średnio będzie mi tutaj pasowała do tego odcienia, ale w sumie już wiem, co zrobimy. Przywiesimy sobie tę, a tę damy tutaj, taką soczystą. A co tam? Coś takiego zrobimy. Tak, będzie to chyba dobrze wyglądało. A zresztą będzie taka grupa zielonych, powiedzmy. To już wiecie, tak ciężko by było, aż i tak się staram. Kolejna ukochana koszula to jest właśnie coś takiego i teraz ona też będzie z tymi koszulami, z takimi wzorami, zdecydowanie. O, to jest petarda, to jest po prostu koszula przecudowna, uwielbiam ją, z tymi takimi tygrysami, kupiona w Białymstoku, jak nagrywałam dla Was film, myślę, że ją pamiętacie, jeszcze spódnicy do niej nie przerobiłam, spódnica jeszcze czeka do zrobienia. Kolejne szaleństwo, czyli taka koszula z krótkim rękawem, piękne haftowanie tutaj, cudowne guziki, bardzo taka żywa, szalona i ona musi być tutaj. Już widzę, że ta będzie zmieniona. Przewieszona. Kolejne szaleństwo, czyli coś takiego. Ojej, to jest po prostu taka bardzo energetyczna koszula. Jak chcę sobie poprawić humor na cały tydzień, to wystarczy taką koszulę ubrać, pomalować sobie usta na różowo i jest super. Jak one się fajnie tutaj zaczynają układać, komponować. Myślę, że będzie dobrze. Taka to jest zdecydowanie szalona. Do jakiej kategorii ją zaliczę? No, do każdej wyglądała dobrze, ale jednak jak jest taka wyodrębniona grupa tych koszul, to bardziej mi się to podoba. Może być. Zobaczcie, jak ona się fajnie łączy z tą koszulą, z tym rękawem. Bardzo mi się to podoba. Teraz grupa koszul pomarańczowych. Po prostu do fuksji dołączymy sobie pomarańcz. Taka żywa pomarańczowa. Zacznę od tej chyba, a może i od jaśniejszej. Zaraz zobaczymy. Kolejna pomarańczowa, taka, tym razem taki odcień, no zobaczcie, się różnią od siebie naprawdę tymi odcieniami. Może właśnie w takiej od ciemniejszej do jaśniejszej teraz. Taka pomarańczowa koszula, ma delikatny taki wzorek. I teraz takie trochę żółte koszule, to jest przepiękna też koszula, bardzo ciekawe rękawy, ona taka żółto-pomarańczowa, takie pogranicze. Jedwabna taka żółta koszula, też fajna stylizacja ze spódnicą w zebrę i z dwoma różnymi butami, w sensie kolor, różnymi kolorami, bo fason ten sam i ta stylizacja bardzo mi się podoba. Co ona tutaj będzie? I znowu taka bluzko-koszula, ale ja to zaliczam do koszul, czyli też vintage, taka w kropy, w kropeczki właściwie, bardzo mi się podoba i ona też będzie z żółtymi. I teraz mam trochę, widzę takich we wzory, no i teraz tak, żółte, co by do żółtych pasowało? Znowu jakieś różowe, mam jeszcze i fioletowe. Zobaczę, co tu kurczę porobić. To nie jest taka prosta sprawa przy takiej ilości. To też taka bluzko-koszula, właściwie koszula, bo zobaczcie, tutaj jest zapinana. I ona będzie pasowała właściwie do czego? Może ja ją tutaj dodam, gdzieś w te
granaty. O, tutaj będzie dobrze wyglądała. Teraz moja koszula a la Versace, też ją bardzo lubię i ona będzie razem tutaj z tą koszulą też, z takimi we wzory jaśniejszymi. O, jakiś wieszak, a to pewnie od tej koszuli. Wow, mam pusty wieszak, to się nie zdarza. Teraz taka cytrynowa, na razie ją tutaj powiesimy. Tak, bo to taka cytrynka. I trochę takich bledziuchów mam. Takich żółtych, ta jest też jedwabna, takich bledziuchów. Czemu jej nie sprzedaję, bo ona ma dziurki tutaj, więc dlatego jest nie na sprzedaż i tak u mnie sobie jest, ale ja w niej chodzę. Jak mam dobry humor, to ją zakładam, bo jedwab mnie trochę denerwuje, jak wiecie. Teraz taka koszula kremowa, więc w takie jaśniejsze kolory idziemy, ale jeszcze widzę, że tutaj fiolety w międzyczasie będziemy musieli sobie dołączyć. Teraz pastelowa, taka bluzka, ale też zaliczam to do koszul, więc taka bardzo delikatna pastelowa. Coś takiego. Będzie dobrze wyglądać. No i tak, mam jeszcze takie błękity, mam takie jaśniejsze trochę kolory i tak się zastanawiam, kremy i te żółte, takie delikatne bym tu przesunęła, a może tutaj właśnie trochę błękitu dodać gdzieś tutaj, o, ona będzie dobrze wyglądała? Dobrze. No i kochani, tak, Hugo Bossa koszula, też kupiłam ją w Secret Handzie, oczywiście wszystkie kupiłam w Lumpeksie te koszule, taki fiolet i też zastanawiam się, czy go tutaj nie dołączyć. To jest trudna sprawa, ciężka, w gruncie rzeczy. Czerwony z kobaltem się bardzo lubi znowu i tak rozdzielać te kolory, to nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra, fioletowy też się w sumie będzie lubił. Teraz taka vintage fioletowa koszula. Szałwia, nawet takie odcienie mam. Szałwia to taki trochę szarości takiej, ona by tu dobrze wyglądała, ale też w sumie tutaj też dobrze będzie wyglądała. I teraz taka koszula piękna we wzory, no i ją po prostu zaliczę jednak do tych koszul we wzory, żeby już sobie nie motać. Koszula Yves Saint Laurent, taka skrócona przeze mnie, perła nad perłami, no i to jest taka szara koszula, więc tutaj. Ja pewnie będę tutaj zmieniać, bo mi się coś już tutaj chyba nie podoba. Koszula vintage z takim wzorem. Widzicie, jak ten wieszak stuka po prostu, bo to jest makabra, tyle tego. Moja ukochana koszula, od której zaczęła się moja przygoda z lumpeksami, czyli w koty koszula, kocham ją. Jest nadal w świetnej formie. Dobra, tutaj może być tak, ale może być też to tu i to tu. Jest znacznie, znacznie lepiej teraz. Kochani, teraz białe koszule, których mam sporo i podzielę sobie zaraz to wszystko. Zacznę od dwóch takich, moje ukochane koszule. Czyli białe będą chyba na przedzie. Ta też jest biała, zaliczę ją do białych, nie będę tutaj wchodziła w żaden kolor. Ta jest taka dłuższa, też jako taka sukienka właśnie bardziej. Tę koszulę uwielbiam, ona jest zapinana z tyłu i jest taka bardzo, bardzo wytworna i elegancka. Tę też kocham. Ona jest w super sposób zapinana, też naprawdę eleganckie stylizacje z tymi koszulami są. I kolejna koszula też taka zapinana wyżej, tak jakby z takim golfem powiedzmy. Coś takiego, bardzo modna i coś takiego. Białych koszul nigdy za wiele, bo one naprawdę każda różni się od siebie. Ta jest trochę przybrudzona, aż wstyd, że Wam ją pokazuję, ale raz ją dosłownie tylko na chwilę ubrałam i ją trzeba od razu prać. To jest wada tych koszul. Ja ją chyba po filmie ten kołnierz będę musiała wyczyścić, ale nie mogło jej dzisiaj zabraknąć w tym filmie, bo ja ją bardzo, bardzo lubię. Dobrze, to jeszcze nie koniec. Teraz taka fioletowa, którą znacie. Teraz z któregoś, z ostatniego filmu chyba ona pochodzi. Więc tutaj. Trochę takich różowych koszul, taka mgiełka, o Boże, coś spadło, taka różowa koszula i coś takiego, czyli zobaczcie, każde w innym odcieniu i teraz gdzie je dopasować. Weszłam w takie pastele, a tu taka mocna fuksja i trzeba będzie to po prostu przewiesić. I ja sobie te pastelowe tutaj chyba powieszę, z tym, że ta będzie tu. Ale to też takie wściekłe pomarańcze. Nie, jednak ta czerwona to musi być tutaj. Te fuksjowe tu. Pomarańczowa tu. I przejdziemy sobie w żółte takie.
Zobacz, może jeszcze będę to przewieszać, ale okej. Okay. Niech tak na razie jest jak teraz, bo bardziej mi to odpowiada. Ta kolorystyka i teraz kolejna taka koszula, to jest we wzory. I ja już ją zaliczę sobie do takich pudrowych, wzorkowych koszul. Taka bardzo elegancka, z broszką ozdobną tutaj. To będzie tu, to prosta sprawa, takie koszule. Najbardziej prostą sprawą układać jest koszule białe i czarne, a te kolorowe to tak średnio. I jeszcze mam taką mocną gamę kolorystyczną, koszul takich fioletowych i chyba one będą tu. To nic, że tu jest fiolet taki jaśniejszy, ale chociaż właściwie ta jest we wzory, to gdzie ja ją tutaj pcham? Ta niech będzie tutaj z tymi we wzory. Natomiast dwie takie mam fioletowe, mocny fiolet. One by tu pasowały. Ale ona też z kobaltem będzie ładnie wyglądała. I druga fioletowa to jest coś takiego. I trzecia jest na Vinted wystawiona na sprzedaż. Też przepiękna koszula. Tak, ona się różniła odcieniem, ale tak minimalnie, więc stwierdziłam, że tak minimalnie to ja nie chcę. I taka w takie wzory. Kochani, to już wszystko, marynarek i żakietów nie zdążymy dzisiaj sobie uporządkować. Przełożymy to pewnie na inny film, albo w sumie zrobię to sama, bo tego jest niewiele. To już zdecydujecie w komentarzach. Natomiast tak, koszule już są, nareszcie kogut pije, koszule są już uporządkowane. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam taki ład i porządek. Jeszcze czasami tak robię, że je sobie w ten sposób czeszę, można powiedzieć, bo jestem straszną pedantką. Tutaj jeszcze trochę poprzestawiałam po swojemu, poprzekładałam, poprzewieszałam tych koszul i jestem usatysfakcjonowana z dzisiejszych porządków. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.